Cześć, siema, z tej strony Goldzry, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w czwartym odcinku trybu World Cup do FIFA Ultimate Team. Jak widzicie, mamy 15 tysięcy monet na koncie. Ostatnio awansowaliśmy z fazy grupowej, więc no nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się tutaj spróbowali wzmocnić przed kolejnymi meczami. Mam też jakąś jedną paczkę tutaj za darmo, w sumie nie wiem za co, pojawiła mi się na koncie. No to lecimy, kupimy sobie 3 za 5 tysięcy, bo w sumie tylko i tak takie paczki są, a później otworzymy tą darmową. W pierwszej paczce trafiamy kogo? De Camargo, jakiś słaby napastnik. Mamy afrykańskiego środkowego pomocnika ofensywnego, mamy Brazylijczyka i w zasadzie nic ciekawego tutaj nie ma. No nie ma nic ciekawego, absolutnie nie ma nic ciekawego, to sobie wszystko biorę. Może coś tam w przyszłych odcinkach uda mi się z tych zawodników poukładać, ale na dany moment absolutnie nas to nie wzmacnia. Paczka numer 2. Generalnie lubię otwierać te paczki w tym trybie, mimo że jest to... Nie jest to zbyt opłacalne, ale jakoś, wiecie, no jest taki dreszczyk emocji, że kogoś fajnego można trafić, jak na przykład Davida Villę, Jadsona, Gomeza, Jansena, Varele. O, holy fuck, to jest dobra paczka, to jest po prostu mega paczka. Dodatkowo mam jeszcze kondycję, no proszę, to jest genialna paczka. Ta paczka chyba zdecydowanie nas tutaj wzmocni, z tego co ja widzę. Chociaż będę musiał... O tak, mam wreszcie lewego obrońcę nominalnego, więc on na pewno wyląduje. A co zrobię z... Aj, myślałem, że FIFA Cities ma 5 gwiazdek sztuczek, ale zapomniałem, że nie ma. Dobra, przedłużyłem niepotrzebnie. Sorel, musiałem się popatrzeć na tych zawodników jeszcze raz. Zdecydowanie dobra paczka. Nie będę tutaj absolutnie narzekał. No i ostatnia paczka za końcy. Zobaczmy kto teraz. Nie obraziłbym się, gdyby to była jakaś naprawdę wysoko oceniona karta, jak 86 overall czy coś w tym stylu. Mamy Diego Forlana, czyli również całkiem paczka spoko. O, mamy... Co? Czemu on ma 3 gwiazdki sztuczek? Nie wiem. I nie odpowiem wam na to pytanie, absolutnie. Paczkę sobie oczywiście odbieramy. No cóż, no to wysyłam do klubu. Ta paczka jednak słaba. Myślałem, że Moreno ma 5 gwiazdek sztuczek. To byśmy inaczej w tym momencie o tej paczce rozmawiali. Dobra, otwórzmy jeszcze tą jedną darmową, gdzie raczej nic nie trafię, bo to by było dziwne, gdybym w darmowej trafił coś dobrego. Co najmniej... Aha, to są te, co dostałem od EA na początku. Może mi jeszcze jedną wysłali? Nie wiem. Nie wiem, od czego to zależy. Zobaczmy. W tej paczce trafiamy Fellainiego. No więc całkiem okej, Fellaini powinien gdzieś tam miejsce w składzie kiedyś znaleźć, wszystko inne raczej zwykłe, te stroje mogę w sumie sobie zmienić, fajna taka kolorystyka Argentyny. No i to było na tyle. Tak, to wysyłam do klubu. No i widzimy się za chwilę, ja tam być może zrobię jakieś roszady, jeśli je zrobię, to oczywiście wam pokażę. Dobra, witam was ponownie. Jak widzicie, wprowadziłem tutaj kilka zmian. Pojawił się Jansen, Silvestri poszedł na prawą stronę, pomocnikiem defensywnym stał się Marouane Fellaini i na lewe skrzydło poszedł Varela. To ustawienie testowe, jeśli no źle mi się to będzie grało, to wrócimy do starego. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Czas przejść do fazy pucharowej. Dobra, jesteśmy już, jak widzicie, przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w fazie pucharowej. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie o wiele lepiej niż poprzednim razem, bo tam odpadliśmy już w 1/4, więc no cóż. Wystarczy mi tylko tutaj życzyć szczęścia i mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak widzicie, pierwszy nasz przeciwnik to reprezentacja Włoch, a więc Włochy kontra Belgia. 1/8, teraz to widzicie tutaj dokładnie na tej tabeli. No niestety składu nam tutaj przeciwnika nie pokaże, to jest zbugowane troszkę i no i zbyt długo jest ta tabela, przez co potem nie widać już składu. Ale mniejsza z tym, przechodzimy do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie 12. Balotelli tutaj szaleje, proste z wody, uderzenie po długim rogu i mamy 1-0. Naprawdę serdecznie polecam Mario Balotelliego, bo gra się nim po prostu mega. Minuta 29, Varela do Balotelliego, ten tutaj w totalnie niepilnowany, świetny kontratak, wychodzi sam na sam, no i nie mógł tego zmarnować, a więc jest już 2-0 w minucie 30 i wyglądało to naprawdę dobrze. Niestety w minucie 31 przeciwnik użył kick off glitcha, tutaj zapomniałem przycisnąć jeszcze raz strzałki, żeby zapobiec temu złemu
procederowi. No i niestety Mario Gomez z główki na 2 do 1 od razu po drugiej bramce dla nas. Minuta 35, byłem tutaj zdenerwowany i zdeterminowany do tego, żeby przeciwnika zmiażdżyć. No i tutaj już sweaty goal, 35 minuta, 3 do 1. I ta 45 piłka otrzymuje Jansen, dośrodkowuje, jest to jednak złe dośrodkowanie, piłkę wybija reprezentacja Włoch, ale niezbyt dobrze, Nocerino, świetne uderzenie, z którym nie poradził sobie David De Gea i w takim też wypadku jest już 4 do 1 przed przerwą. Niestety 45 minuta trwała bardzo długo, na tyle długo, że zdążył jeszcze bramkę strzelić Edin Dzeko. No i do przerwy schodziliśmy z wynikiem 4 do 2, a więc tak czy siak z wynikiem bardzo dobrym. Minuta 68, dośrodkowanie i Mario Gomez strzela kolejną bramkę w tym spotkaniu. Było 4 do 3 i na nic więcej przeciwnika stać nie było. Wygrałem to spotkanie właśnie takim też wynikiem, a więc mamy awans do 1/4. I oczywiście tą darmową paczkę z jednym zawodnikiem, którą zaraz sobie otworzymy. Widzimy tutaj w statystykach, że byłem o wiele, wiele lepszy. Więc przejdźmy już do tej paczki. Być może ktoś dobry poleci. No ważne, żeby to było jakieś Europa, Ameryka Południowa. No i zobaczmy, kogo trafiamy. Mamy Barzagliego, a więc bardzo dobrego obrońcę z Włoch. Jak najbardziej ten traf mi pasował. No i przejdziemy już do drugiego, ostatniego spotkania w tym odcinku. Stop Islam, karolteam.pl, znowu reprezentacja Włoch, to już jest tutaj what the fuck EA, wyeliminowałem przed chwilą Włochy, z którymi znowu gram, no ale już mniejsza z tym, wiadomo, że tu nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Po prostu przejdźmy do spotkania, minuta 22, Balotelli otrzymuje piłkę, podaje do Narsinga, ten po prawej stronie dośrodkowuje na głowę Fellainiego, ten przegrywa pojedynek, jeszcze piłkę dostaje Balotelli, uderza, ale tutaj bardzo szczęśliwie broni to Victor Valdez. Minuta 26, w ataku przeciwnik, Mandzukić pędzi lewą stroną, zobaczcie jak szybki był tutaj Mandzukić, Silvestri go nie mógł dogonić, dośrodkował, tutaj duże zamieszanie i w sposób bardzo szczęśliwy Luka Modric zdobywa pierwszą bramkę dla przeciwnika w tym spotkaniu. W 27 minucie, minuta 30, więc chwilę później Steven Gerrard, fantastyczne, mierzone uderzenie i mamy wyrównanie, świetna bramka Anglika. Minuta 32, przeciwnik chciał szybko odpowiedzieć, jednakże to ja tutaj odzyskałem piłkę i zobaczcie na ten kontratak, to jest książkowy kontratak, wszystko z pierwszej piłki, Varela wychodzi sam na sam i czy Portugalczyk to wykończy? Oczywiście, że tak, 2 do 1, wzorowy kontratak, zobaczcie sobie to jeszcze raz, bo naprawdę warto. Minuta 37, piłka otrzymuje Gerrard, uderza, broni Valdez, tutaj myślałem, że będzie sababu, jednakże nic takiego nie wpadło, a późniejsza dobitka naszego zawodnika też nie pomogła. Minuta 56, Narsing szaleje, kompilacja z wodów, uderza po długim rogu i mamy 3 do 1, więc świetna kolejna akcja w tym spotkaniu któregoś z naszych zawodników. Minuta 66, piłkę ma Balotelli, wyprzedza tutaj przeciwnika, uderza i zobaczcie jak tutaj było takie opóźnienie, po strzeleniu bramki jeszcze mogłem nim biec. Jednakże wszystko się naprawiło, bramkę uznano, no i wynik 4 do 1, przeciwnik postanowił wyjść ze spotkania, a więc wygrywamy 1/4 i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym zmierzymy się w półfinale i mam nadzieję, że również też w finale, no ale to jak wiadomo zależy od wyniku, jaki uda mi się osiągnąć w półfinale. Przejdźmy jeszcze teraz do tej paczki po meczu, zobaczmy kogo tutaj trafimy. I to było na tyle mimo wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę, skomentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówi Goldzor. Na razie i pa pa.